Cześć, witam Was serdecznie. Kręcimy starter. Browar Gdynia, stare gary, stary gazownik, stary tłumek, szmalcownik. Problem starteru był poruszony na kanale, przechodząc do meritum. Kilkakrotnie. Nagrania mają już po kilka lat. Kilka razy przygotowałem... Jeszcze raz. Cześć, dzień dobry, Browar Gdynia. Kręcimy starter do piwa dolnej fermentacji. To może przejdę od razu do meritum. Dzień dobry, już było. Kawa Americano, 100 ml, dwa ziarenka Skull Bio Organic Mexico Arabica, więc człowiek pełny sił może zaczynać kręcić vlog. Chciałem powiedzieć, że dzień, ale dzień to już dawno zacząłem. Problem starteru w piwach dolnej fermentacji był już omawiany kilkukrotnie na kanale Browar Gdynia, a jednak do dnia dzisiejszego czytuję sobie na różnych forach problemy pierwszego świata, to znaczy ludzi, którzy wsypują jedną saszetkę drożdży, na przykład W34/70 do piwa o gęstości 14 BLG, temperaturze 9 stopni, o pojemności 20 litrów. I są na przykład posty, które pytają się, kurczę, wrzuciłem 48 godzin temu drożdże i jakoś nic nie rusza. Czy to jest normalne? Chciałbym się powiedzieć, że to wszystko idzie w piach. Ale nie powiem w ten sposób. Moi drodzy, przede wszystkim zalecam czytanie. Czytanie tego, co jest napisane na opakowaniach drożdży. Często tam na przykład dowiemy się, że te drożdże jakimś cudem, które właściwie zawsze wyglądają tak samo, nagle producent zaleca wsypanie jednej saszetki, na przykład do 10 litrów, do 12 litrów maksymalnie, brzeczki. Chodzi mi tu o dolną fermentację. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czy tych drożdży nagle jest mniej, czy nagle ktoś policzył te drożdże i okazuje się, że te 300 bilionów to jest do 300 bilionów. To jest tak jak z tymi ofertami internetowymi, nie? Światłowód. Do tam powiedzmy 1 megabita, do. A to do to znaczy, że to masz 300, czekajcie, nie, bo teraz porąbałem. Do 1 gigabita, nie? A to potem się okazuje, że to jest max, nie wiem, w nocy, z poniedziałku na wtorek, a tak normalnie w sobotę to masz 300 megabitów. O. Więc tak bywa z drożdżami, przerysowując oczywiście sytuację. No a potem sami się prosimy o problemy. Przyganiał kocioł garnkowi, a sam, jak wiecie, rozkręcam drożdże, które są z datą 2020 marzec. Marzec, ok, ale 2020. Ale mam nadzieję, że łaisty, mimo tego, że było tam sporo trupów pewnie, że ich żywotność znacząco spadła, rozkręcą się. Zrobiłem starter 2,5-litrowy. Tak naprawdę 2,1, 2,2 względem zaleceń Beersmitha, ale po wygotowaniu, jak w przebitkach zobaczycie, ten starter stał się 2-litrowym starterem. Czyli praktycznie rzecz biorąc, zasypałem, wlałem wody 1,8 litra i kiedy wsypałem 200 g ekstraktu suchego, no to zrobiło się 2,2, o tym trzeba pamiętać, tak? Że jak nalejecie 2 litry wody, a kolba jest 3-litrowa, to znaczy, że tak naprawdę 2,5 litra, bo w szyjce jak wam się ruszą drożdże, bo są różne drożdże, to wyjdzie wam z tej kolby Erlenmeyera. Więc nalałem 1,8 litra wody, do tego 200 g suchego ekstraktu, to jak się zmieszało, to podniosło poziom do 2,2, a potem spadł do 2-litrowego starteru, kiedy się trochę podgotowało. Ja jestem ciekawy, jak dużo tematów tu poruszam, ale jak wy kręcicie startery tam, gdzie nie macie gazu. Bo jak widzieliście, zrobiłem taki eksperyment i na kuchni, na płycie indukcyjnej kolba z wodą nie łapie styku.
całkiem normalny. Jednak miałem nadzieję, ale okazuje się, że no, nie podgotowałbym starteru w korbie. I teraz jestem ciekawy, czy kręci się starter w garku stalowym, jakimś inoksowym, przystosowanym do indukcji i potem wlewacie to do kolby. Ciekawe, to jest chyba jedyne rozwiązanie, które kojarzę. No drugie to jest taka przenośna kuchenka gazowa Globala, kupiona w Casto za tam, nie wiem, poniżej 100 zł. Z nabojami, nabój kosztuje około chyba 6 zł, czyli w miarę w Bieszczady można to zabrać. Ma trochę gabarytów, ale ujdzie. No i cóż, skorzystałem z takiej pomocy, bo byłby problem. Kolba Erlenmeyera jest odporna na ogień, bezpośrednie działanie ognia. Można tą kolbę natychmiast schłodzić w bardzo zimnej wodzie, to znaczy jakieś 16 stopniach Celsjusza i ona nie pęka. Świetne są właściwości kolb Erlenmeyera. No to taki proces grzania od razu starterów razem z pylonem w kolbie z pewnością ukróca możliwość zakażenia całego starteru. Ogólnie rzecz biorąc, starter jest uciążliwy, bo tam aż prosimy się sami o możliwość zakażenia. Czy w postaci na przykład zbyt długiego schłodzenia takiego starteru, jak zobaczycie, mam na to sposób. Kiedyś zalewałem cały zlew, teraz już przechodzę na minimalistyczne schłodzenie, czyli biorę garnek, taki który stów, jak to moja babcia mówiła, garnek, który zmieści kolbę dużą, no i ją schłodzi dosyć szybko. Schłodzenie kolby to jakieś 10 minut, takie na odwal. Byłoby szybciej, nawet gdybym się postarał, zimną wodą. Takie myślę, że to są takie 4 wymianki, 4-5 wymianek zimnej wody i cały starter się schłodził. Trochę przesadziłem, bo chyba do 18 stopni. Dosyć krótko, szybko się wymienia temperatura w kolbie. Ona ma duże pole styku z wodą, także idzie to szybciutko. Jeszcze pierwszej doby nie ma, ale zaraz będzie. Starter nie wykazuje objawów zakażenia, pachnie przyjemnie, drożdżowo, chlebowo. Nie ma żadnej kwasoty, kwasi żura. Jak widzicie, zachowałem sporo elementów, jakby to nazwać, prewencyjnych. No nie miałem maseczki FPP2 czy FFP2, ale starałem się, żeby wszystkie powierzchnie, które będą miały styk z drożdżami, ręce, saszetka, kolba, były opryskane środkami chemicznymi, sterylizującymi. Ja je kupuję w makro. Zauważyłem, że są tańsze niż w sklepach dla piwowarów, także ten środek, który widzicie na filmie, jest kupiony w makro za 20, chyba nie pamiętam, 24-26 zł. Mam go w każdej chwili pod ręką. Niedaleko mnie jest makro, więc próbuję korzystać z takich środków ochrony. Także suma summarum, starter kręci się w temperaturze pokojowej. Pylon był gotowany z wodą. Ja tej kolby już długo nie używałem, więc najpierw zagotowałem w kolbie wodę, potem wylałem to w całej kolbie i potem właściwą wodę, czyli 1,8 litra, tam 2 litry właściwie, bo tam wyparowało troszeczkę. Zagotowałem razem z pylonem. Pylon robi problem, dlatego że on wzbudza, jak widzicie, wzbudza bąble, które wydostają się. Gdyby nie pylon, można byłoby spokojnie ten starter gotować dłuższy czas. Pamiętajcie o tym, żeby omijając problemy, zalewać, wsypywać ekstrakt płynny czy suchy przed zagotowaniem, bo to będziecie mieli furię. Naprawdę, tak jak kiedyś tam, gdy nie miałem, to mi oblało wszystko, co mogło oblać. Także najpierw w proszek mieszamy, tak jak barszcz czerwony, z zimną wodą, wrzucam pylon. No i zaczynam gotować mocno do 75 stopni, a potem zmniejszam moc, żeby to już powoli sobie do tych 100 stopni dochodziło. Wkładam termometr, bo przede wszystkim wiem, kiedy woda wrze. Ja mieszkam na 20 metrach, także nie mam z tym problemu właściwie. Woda wrze w 20 metrach nad poziomem morza. Woda wrze właściwie książkowo w temperaturze, którą pokazuje termometr.
W Gdyni mieszkałem na 145 metrach i to już było nie halo. Delikatne rozjazdy były na wskazaniach termometru, czyli tam woda wrzała trochę w innej temperaturze niż wskazywał termometr. No i to chyba, ja tym termometrem, nie wiem czy to do końca pokazałem, lekko ten pylon unoszę, przyciskając go do ściany kolby i zauważyłem z takich hintów praktycznych, że wtedy mniej to wzbudza bąblowanie. Już nawet mogłem sobie coś innego robić i byłem prawie pewny, na 99,9%, że to mi nie wykipi z tej kolby. Także podgotowałem na tyle, żeby wygotować go do 2 litrów, no i kręci się prawie dobę już. Mówię, ładnie pachnie, mętnieje, nie ma żadnej piany, nic się nie dzieje, także myślę, że na dzień dzisiejszy zadam go do piwa. Jeszcze zobaczę, czy nie będą się osadzały drożdże na dnie, bo czasami tak bywa. Ten pylon, mieszadło, które zrobiłem dobrych kilka lat temu, ono działa do dzisiaj, z tym, że tam jest chyba za słaby magnes jednak neodymowy i on ma czasami problem rozkręcić duży pylon. Duży to jest taki, właściwie jak on jest, 4,5 cm chyba. Ten pylon, kolba jest nierówna i ten pylon trochę hałasuje, a jak wpadnie w rejony, gdzie jest równa kolba, bo to jest właśnie tak dziwna ta kolba jest zrobiona, no to stawia duży opór na powierzchni, próbując się okręcić. I ja muszę gdzieś tam naprawdę kombinować, żeby on nie wypadł z pola siłowego magnesu, albo żeby ten magnes go rozkręcił, czyli maksymalne obroty prawie. On wtedy coś tam zaczyna chwytać i nagle zmniejszam, żeby on się tak kręcił, żeby nie powodowało wiru, bo nie o to chodzi w starterze. To nie chodzi o wir, tylko chodzi o po prostu o ruch, o to, żeby zaciągnęło powietrze przez gazę, dlatego też ja odradzam zamykanie starteru foliami aluminiowymi. Można ewentualnie położyć, żeby tam jakieś tam syfy z kuchni nie wleciały. No, mówiłem, że nie robić w kuchni, a sam robię w kuchni starter, to jest najlepsze, nie? Właśnie w kuchni nie jest do końca czysto, ale okej, pod względem bakteriologicznym i flory i fauny. Więc, bo chodzi o to, żeby on wciągnął powietrze, nie wypchnął, tylko wciągnął powietrze, które jest potrzebne do tego, żeby te drożdże, które są w ruchu, jakby zaczęły się namnażać. To jest tak jak w szpitalach. Buty foliowe, ochraniacze na buty ubiera się po to, żeby nie wynieść czegoś ze szpitala, a nie żeby wnieść, bo tego są służby sprzątające. Także to są zawsze takie odwrotne sytuacje. No więc piwo przed nami, starter się już rozkręcił, nie ma powrotu. Ja wam 15 minut z życia wyjąłem, za co serdecznie przepraszam. Wasze zdrowie, bo kawa mi stygnie. Oczekujmy zatem ważenia. A przed ważeniem na kanale oczywiście pojawi się receptura. Gdzieś tam za 2 dni ją nagram, a potem będę wrzucał kolejne 2-3 odcinki ważenia w garze. No nie wiem, może 3-4, bo ważenie w garze zajmie więcej czasu niż nudne ważenie w kobrze. Pytacie, czy będę ważył w kobrze w przyszłości na kanale Browar Gdynia? Odpowiadam, nie, bo jest za nudno, nic się nie dzieje. Myślę, że ja też już się pod koniec tych cykli męczyłem, bo nie było tak naprawdę co pokazywać. A w garze zawsze coś będzie, jakaś awaria. Dzięki, do zobaczenia. Miłego dnia wam życzę. Cześć.